Te podstawowe artykuły rynkowe są w spółdzielni. Od dawna postawiliśmy na mleko, mleko charakterystyczne, rozpoznawalne, koneckie mleko, mleko pełne 3,5%, chyba jako jedyni w kraju takie mleko o tym procencie puszczamy, które cieszy się wśród konsumentów dużym wzięciem, i mleko 2%, też koneckie. Poza tym jako jedyni w kraju mamy mleko w folii UHT. Bo z tego, co obserwuję na rynku, takowego nie dostrzegam. I to mleko w folii również bardzo dobrze się sprzedaje. Myślę, że z racji opakowania, karton a folia, i tutaj konsument może otrzymać ten tańszy produkt. Natomiast no, jestem zdziwiony, bo ta folia gdzieś tam wszyscy ją przekreślali. A jeśli są konsumenci, miesięczna produkcja to jest dziennie 30 tysięcy, to jest uważam bardzo dużo, jak na konecką spółdzielnię, tyle na rynki trafia, to jest centralna i południowa Polska, Małopolska, rynek krakowski, rynek śląski, no i mleko w butelkach, tu podobne ilości, dziennie 70 tysięcy wyjeżdża na rynki, co jest znacznym, że tak powiem, udziałem w przerobie, w skupowanym mleku. Nasze masło szlachetne no, uważane jest za masło markowe. W rejonie, w którym funkcjonujemy, jest ono towarem poszukiwanym. Pomimo cen, powiedziałbym, nie najniższych, wzięcie i tutaj oprócz masła szlachetnego produkujemy masło koneckie, zielone, też charakterystyczne masło, obydwa łatwo dostrzec na półkach. Miesięczna produkcja 120 ton, co jak się spojrzy na wielkość skupu mleka w końskich, uważam, że jest takim zadowalającym wolumenem. Do tej pory nie podziękowaliśmy nikomu, kto ma mleko dobrej jakości. Dla dostawców małych utrzymywane są stacje schładzania. Nie muszą inwestować w schładzalniki, wiejskie stacje, gdzie donoszą to mleko. Takich stacji utrzymywanych jest w dalszym ciągu coś około 40 jeszcze jest, a było ich w momencie wchodzenia do Unii ponad setka. Ale tak jak powiedziałem, nie ma żadnej presji na małych dostawców, dokąd to mleko odpowiada. Jakościowo to mleko jest kupowane. Ja tutaj wróżbitą nie jestem, nie chciałbym rozsiewać też jakichś czarnych scenariuszy. Niemniej jednak są obawy, bo ta historia w przysłowie mówi, że kołem się toczy. Jestem troszeczkę zaniepokojony ostatnim artykułem w poradniku, gdzie rzeczywiście jest to opisane szczegółowo i zdumiło mnie zestawienie pewnych cyfr. Na przykład dotyczyło to Chińczyków, naród, który tam ma około 20%, czy niecałe 20% ogólnej populacji, zgromadził potężne zapasy żywności, ponad 50%. No czemu to będzie służyło, nie wiem. No ja się spodziewam, że będą ograniczone zakupy niedługo. I w rzeczywistości te nasze produkty, które są eksportowe z polskiego mleczarstwa, no mogą być, może trudniej będzie lokować na rynkach. Są te obawy i rzeczywiście tutaj się mocno zastanawiam, bo oprócz tych rzeczy, o których mówiłem, produktów, jesteśmy też znaczącym producentem mleka w proszku. Rocznie jest to poziom 4-4,5 tysiąca ton. No myślę, że jeśli będzie ograniczenie w eksporcie, no to mleko trzeba próbować jakoś na rynku lokować, ale będzie to walka polsko-polska i będzie się wiązało rzeczywiście z obniżaniem cen. Nie chciałbym tego doczekać, bo już kilkukrotnie prowadząc spółdzielnię przez ponad 25 lat doświadczyłem tego i był to mało przyjemny okres.